Na szczęście mamy tu miejsce dla takich jak wy. Miły kącik malucha. Zostaniecie tu sobie, a ja dokończę zakupy. A, no bez żartów, dziadku. Nie jestem dzieckiem. Tak, właśnie tam, pięknie. Duzi chłopcy, a jacy grzeczniutcy. Niania jest pod wrażeniem waszych nieskazitelnych manier. Maniery są bardzo istotne. Witam, pani rządzi kącikiem malucha. O, a cóż to za skarbeńki? Moje cudne wnuki. Od rana mam z nimi bal. Pomyślałem, że tu się czymś zajmą, jeśli to pani nie przeszkadza. Absolutnie. Wyprostuj się, chłoptasiu. Proszę się niczym nie przejmować. Kiedy pan wróci, będą dosłownie nie do poznania. Na początek wyciszymy się przy ładnej bajeczce. Już mi się podoba, tylko bez wygłupów. Ben, kosmici idą spać. Niedługo wrócę. Brzdące moje, dobrze trafiliście. Moje bajki zawsze zaskakują. A jeśli będziecie słuchać uważnie, może coś wam zostanie w główkach. Ej, co jest? Cisza, dzieciaczki! Opowiem wam niezwykłą historię. Moją. Wiele lat temu żyła sobie młoda biochemiczka. Jej koledzy po fachu nie mieli za grosz kultury. Nieustannie dworowali z jej genialnych teorii naukowych. Ale nie brała sobie ich przytyków do serca. Opracowała fenomenalny puder, który przemieniał niewychowanych, gburowatych dorosłych w niewinne berbecie sprzed lat. Berbecie gotowe na edukację w jej szkołach manier. W krótkim czasie każdy z nich stawał się kulturalnym, odpowiedzialnym człowiekiem, a świat zyskiwał kolejnych ułożonych obywateli. Wszystko to moja zasługa, wytwornej niani! Na moje oko potwornej niani! Nie wchodzimy w słowo, w szkole nie uczyli? Ale skoro tak jest z ciebie łebski naukowiec, to dlaczego pracujesz jako niańka w sklepie meblowym na przedmieściu? Patrzcie, jaka bystra! W tym sklepie mam pod ręką nawet najmniejsze części do budowy mojego supermiotacza! Supermiotacz? Głuptaski! Muszę przecież równomiernie rozpylić mój odmładzający puder nad miastem nocowy! Przesadzasz! Dobry, dział kuchenny to gdzie? Zakręcić się można. Czemu te dzieci są przykute? Mój miły chłopcze, pozwól, że niania się tobą zaopiekuje. Proszę, od razu robi się milej. Zmyka się bawić malutki. Niania musi zmienić świat. Puść nas! Ciągłe krzyki, bardzo niekulturalne. I buźki macie odrobinkę zaczerwienione. Profilaktycznie nałożymy pudru. Dzieciak! Ale bardzo cię proszę, nie zaczynaj, Gwen. Musimy... Spójrz, dzieciak! Ja nie mogę. Niemowlę! Bliżej wam do bobasów. Będę musiała przeanalizować skład pudru, ale już jesteście względnie znośni. O, chłopcy, wynieście gdzieś te pyskate oseski. Niania musi odmłodzić ludzkość. Dziękuję. Czas sięgnąć po drugą parę rąk. O, super słodziak! Ej, ten mały się przebrał. Kurka, krótka, my mamy nogi! Biegiem do fury! Ale to zabawka! Ej, wracać, knypki! Kręć kiero! Teraz nas dogonią! Spróbuję minąć! Kręci się tak dla zabawy! Dlatego można jeździć bez prawka! No trudno! Od czego mamy hamulec? Basenik! O, to są dzieci! Gdzie te dzieciuchy? Ben! Dziećmi się nie rzuca! Zoba! Okno w dachu! A za oknem miotacz pudru i ta stuknięta niańka! Trzeba ją jakoś powstrzymać! Szybko! Podrzuć mnie tam! Leć, dziecino! Ja!